Witam Państwa z Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i przekazuję same dobre wiadomości. Otóż nasza aktorka Mirosława Żak zdobyła na ogólnopolskim przeglądzie monodramów nagrodę aktorską za potrójną kreację w stand-upie Wielce Inni Jezus Gombrowicz-Osiecka. Druga nagroda to jest taka, że ten stand-up będziemy właśnie grać dla Państwa w ten weekend dwukrotnie. W piątek o godzinie 19 i w sobotę o godzinie 19.30 zapraszamy na stand-up Wielce Inni Jezus Gombrowicz-Osiecka, napisany przez Jacka Kozłowskiego, a brawurowo zagrany przez Mirkę Żak, która wciela się w potrójną kreację i robi to tak dobrze, że otrzymała już dwie nagrody za ten stand-up. A więc jedna aktorka, dwie nagrody, trzy kreacje, piątek i sobota zapraszam do teatru. Trzecia dobra wiadomość to jest taka, że gramy klasykę. Szkoła żon to klasyczny dramat i najzabawniejsza z komedii Moliera. Prezentować ją będziemy w sobotę o godzinie 18 na dużej scenie. Zapraszam wszystkich, bo to spektakl zdecydowanie rodzinny. Historia o zazdrości, pełna efektów humorystycznych, a że reżyser Łukasz Wit-Michałowski spojrzał na tę sztukę współczesnym okiem, to anturaż aktorów, ich kostiumy są trochę bardziej współczesne, wampiryczne. Czyli sobota, godzina 18, Szkoła Żon w teatrze. Czwarta dobra wiadomość jest taka, że w sobotę najbliższą w ramach ogólnopolskiej akcji Kultura Dostępna dla Seniora zapraszamy seniorów do teatru na dwa spektakle, które gramy tego dnia. Dodam tylko, że mamy niespodziankę, cena biletu jest dla seniorów bardzo promocyjna. Czekamy więc na wszystkich w teatrze, bo kultura jest dostępna dla wszystkich.